Szanowni Państwo, przedstawię się. Moje nazwisko Irena Polewczyk. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Jestem również opiekunem naukowym Koła Logopedycznego, które bardzo serdecznie witam dzisiaj, ponieważ one są tutaj współorganizatorkami również. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie jest poświęcone jąkaniu. Mamy tutaj wspaniałych specjalistów. Ale tego spotkania nie byłoby, gdyby nie obecność pani doktor Katarzyny Węsielskiej. Bardzo prosimy panią doktor wszystkim się, aby pokazała, ponieważ jest ona wielkim motorem działania. Jest motorem tego spotkania. Wszystkie osoby, które zostały zaproszone na dzisiejsze spotkanie, to jest zasługa pani doktor Katarzyny Węsielskiej. Proszę Państwa, myślę, że parę słów o pani doktor muszę powiedzieć, ponieważ jest ona nam znana wszystkim, ale jest to osoba niezwykła, posiadająca wielki dar zjednania sobie ludzi, wielki dar, powiedziałam, pracowitości, aż nadmiernej pracowitości, którą naprawdę warto podziwiać. Jest to osoba, dzięki której mamy na Śląsku wspaniałe spotkania, międzynarodowe konferencje o naprawdę wspaniałym poziomie. Są to konferencje dotyczące zaburzeń płodności, mówienia, teoria i praktyka. Już druga edycja była w zeszłym roku. Mam nadzieję, że kolejne będą następne w następnych latach. Proszę Państwa, pani doktor Katarzyna Węsielska jest również członkiem stowarzyszenia ASHA. To jest stowarzyszenie działające w Stanach Zjednoczonych. To naprawdę wielka sprawa, jeśli polski naukowiec działa na arenie międzynarodowej. Pani Katarzyna Węsielska również zdobyła jako pierwsza w Polsce międzynarodową europejską specjalizację zaburzeń płynności. To jest pierwsza osoba z takim certyfikatem w Polsce. Naprawdę mamy ogromnych specjalistów tutaj w tej dziedzinie. I dzięki pani Katarzynie Węsielskiej spotykamy się w gronie wspaniałych gości. Pierwszym naszym wspaniałym gościem jest Benny Rawit. Benny przyjechał do nas z Izraela, aż z dalekiego kraju. Benny Rawit jest założycielem Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się, Israel Stuttering Association. W latach 1999-2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. W latach 2007-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się. O wszystkim nam opowie dzisiaj, bo całe wydarzenie, które dzisiaj jest jakby spotkaniem naszym wspólnym, to właśnie będzie życie Benny'ego, tak będzie przedstawił nam każdą chwilę, która dla niego była ważna. Proszę Państwa, oprócz Benny'ego Rawita, który wygłosi za chwilę przemówienie, witamy bardzo serdecznie panią Lucynę Jankowską-Szafarską. Pani Lucyna jest współtwórcą ruchu samopomocowego osób jąkających się w Polsce. Jest aktualnie zaangażowana w pracę grupy J. Działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest również psychologiem klinicznym. Serdecznie panią ci witamy. Proszę Państwa, witam również serdecznie panią Izabelę Michtę. Witamy serdecznie. Pani Izabela jest liderką klubu ludzi mówiących. Grupa terapeutyczna, która pracuje i działa przy Uniwersytecie Śląskim. Również współdziałała z naszym klubem, nie klubem, tylko przepraszam, naszym relacją. Przynajmniej bez zmęczenia. Witam również panią Katarzynę Ploch, tylko nie wiem, czy jeszcze nie ma, tak? Jeszcze do nas nie dotarła. Witam oczywiście bardzo serdecznie aż z Lublina pana Zdzisława Gładosza. Pan Zdzisław Gładosz jest przedstawicielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających Ostoja.
po raz kolejny zawitał na Śląsku. Bardzo serdecznie Pana witamy i bardzo się cieszę, że możemy znowu Pana w nasze grania powitać. Naukowego koła Relacjo witam serdecznie, bo oni tutaj bardzo mocno pracowali dla naszego spotkania. Wszystkich Państwa serdecznie witam, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do wspólnej dyskusji, która będzie po wykładzie Beniego Rawida. A teraz jeszcze parę słów bym poprosiła Panią Rzecznik Cyniwy o parę słów przywitania Państwa. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich w Centrum Informacji Naukowej WTSR Akademickiej w Katowicach. Spotykamy się, drodzy Państwo, na gruncie Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we współpracy z Polskim Towarzystwem Logopedycznym nie po raz pierwszy. Bardzo cieszymy się z tego, że to jest właściwie kontynuacja i że Państwo wracają do nas z tym tematem. Biblioteka uniwersytecka jest taką przestrzenią, która ma służyć wymianie myśli, też pewnie przełamywaniu stereotypów i pewnie to, co najważniejsze, za chwilę wybrzmi tutaj. Dlatego ja z perspektywy reprezentanta gospodarza miejsca chciałabym Państwu życzyć bardzo serdecznie udanych, owocnych, także przyjemnych, mam nadzieję, że w dobrej atmosferze obrad. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, zapraszamy zatem naszego głównego gościa, Beny Rawid, przed Państwem. Dziś będzie mówił w języku polskim. Na konferencji w zeszłym roku w języku angielskim, ale Beny bardzo się starał, żeby całe to wydarzenie było dla wszystkich zrozumiałe i naprawdę bardzo się przygotowywał, aby wystąpienie było w języku polskim. Bardzo to doceniamy. Bardzo się cieszę, że Pan właśnie będzie. Jąkanie jako życiowa okazja. Dla mnie to jest historyczny wykład. Jest to, powiedzmy, mój drugi wykład w moim życiu w języku polskim. Proszę Was z góry o wybaczenie, że czytam. Na ogół nie czytam moich prezentacji, ale po polsku to nie ma rady. Ale ja czytam stąd. Nie czytam z papieru, czyli nie marnuję papieru. Jesteś ekologiczny. Jestem ekologiczny, tak. Urodziłem się w Łodzi w roku 1948 w rodzinie polskich Żydów ocalałych z Holokaustu. Mam 69 lat, z czego pierwszych 9 lat mojego życia spędziłem w Polsce, dorastając jako przeciętne polskie dziecko. Przez resztę 60 lat żyję w Izraelu. Jestem tym Izraelczykiem. To oznacza, że jestem wiele bardziej Izraelczyk niż Polak, ale bez wątpienia biało-czerwona flaga powiewa gdzieś tam w głębi duszy. W kwietniu 1957 moja rodzina wyemigrowała do Izraela. Od tego czasu moja flaga to jest ta, czyli biało i niebieska. Muszę dodać, że jako syn ocalałych z Holokaustu ta flaga dla mnie jest czymś więcej niż flaga mego kraju, o wiele więcej. Jest to flaga narodu, który powrócił do swojej ziemi.
formalnie jątam się, odkąd przybyłem do Izraela, ale istnieją dowody, że zacząłem się jąkać jeszcze w Polsce i to po polsku. Tutaj mamy jeden z tych dowodów. Jako 6-letni chłopak w przedszkolu recytowałem ten wiersz daleko, bardzo daleko, za Śródmą Górą i rzeką, w Ameryce i tak dalej, i tak dalej. Piękny wiersz czyta Rysia. Ten wiersz jest właściwie antyamerykańska propaganda. No, takie to były wtedy czasy i takie wiersze recytowały dzieci w tamtych latach. Ten wiersz jest bardzo ważny dla mnie jako kamień milowy. Mówiąc go około roku 1955, po raz pierwszy zauważyłem, że coś nie jest tak z moją mową. Mówiłem bardzo szybko, za szybko. Jąkanie miało i nadal ma wielki wpływ na moje życie, także życie rodzinne. Przeszedłem w życiu przez wiele różnych form terapii, od psychoanalizy, poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia kontroli rytmu mowy z wykorzystaniem metronomu, ćwiczenia rytmizujące z użyciem ruchu palców i wiele, wiele innych. W latach 70. wziąłem udział w terapii opartej na metodzie modyfikacji jąkania. Z kolei w latach 90. uczestniczyłem w kilkutygodniowym intensywnym kursie, podczas którego uczyłem się upłynniania mowy. Wydaje mi się, że przeszedłem przez większość dostępnych typów terapii, no a jednak, jak widzicie, wciąż się jąkam. Mój problem z tymi różnymi terapiami nie polegał na tym, że mi nie pomogły. Prawdę mówiąc, pomogły i to bardzo. Rzecz w tym, że w tym czasie nie spełniły oczekiwań zarówno moich, jak i mojej rodziny, bym zupełnie przestał się jąkać. Przejdźmy do kwietnia 2015. Zwracajcie uwagę, wykonujemy skok prawie 60 lat. W kwietniu 2015 skończyłem rolę przewodniczącego Stowarzyszenia AMWI, Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się. Był to koniec 16-letniej kariery jako lider AMWI, przez które byłem również przewodniczącym ISA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się, w latach 2007-2010. AMWI to stowarzyszenie, które założyłem w roku 1999. Dzisiaj mój oficjalny tytuł jest honorowy prezydent AMWI. Tutaj widzicie dyplom honorowego prezydenta, czyli mam bardzo dużo honoru. Mam nadzieję, że już wszyscy przeczytali, co tutaj piszę. Może nie jest takie wyraźne. Nie mogę wskazać, bo to jest za daleko ode mnie, ale tam na górze pisze, po hebrajsku się czyta od prawej strony do lewej strony. A tutaj jest takie. Aha. Bardzo dobrze.
tutaj pisze świadectwo prezydenta honorowego Benny Rabin. Tak to wygląda po hebrajsku. Przeczyta ty. Daliście wszyscy? Bardzo proszę. Jestem wciąż bardzo aktywny w AMBI, ale nie tylko w AMBI. Kiryat Ono to piękne miasto w pobliżu Tel Awiwu. Przez kilka miesięcy, już jest przeszło rok, prowadzę klub w Kiryat Ono. W klubie mamy specjalne spotkania towarzyskie. Te spotkania są dla członków klubu bardzo ważne. Dla mnie te spotkania i klub są jeszcze bardziej ważniejsze. Wszyscy członkowie klubu poza mną to ludzie, którzy się nie jąkają. Od 17 lat wszystkie spotkania towarzyskie, które prowadziłem, związane były z jąkaniem albo z ludźmi jąkających się. Klub Kiryat Ono to moja pierwsza okazja, aby działać na wolności. Słyszysz? Dzisiaj na wolności. Poza światem jąkających się. A propos, ostatnie spotkanie w klubie Kiryat Ono miałem dokładnie tydzień temu i macie cię ukłonę od członków klubu. Na jednym z spotkań w klubie Kiryat Ono mieliśmy specjalnych gości, burmistrz Kiryat Ono wraz z ludźmi z lokalnej gminy. Jako dyrektor klubu moja rola była przedstawić klub. Podczas przedstawienia miałem kilka ciężkich bloków, więc musiałem też przedstawić moje jąkanie i jąkanie w ogóle. Wspominając o tym, że jest to bardzo nietypowe dla osoby jąkającej się zarządzać takim klubem i mówić w takich okolicznościach. Burmistrz był głęboko wzruszony. W krótkim przemówieniu powiedział: jeśli ktoś, kto się jąka, może prowadzić taki klub z taką doskonałością, to tylko niebo jest granicą, co człowiek może zrobić. Z tym to ja się zgadzam. To tylko niebo jest granicą tego, co jąkający się człowiek może zrobić. Teraz wróćmy do roku 1997. Wykonujemy tutaj skok od 2016 do 1997. Jak widzicie w tej prezentacji, wydarzenia nie są ułożone chronologicznie. Raczej są one ułożone w kolejności, w jakiej wspomnienia wpadają do głowy. Jeśli sprawi to komuś poczucie dezorientacji, proszę się zapytać. Albo można też zostać z poczuciem dezorientacji. Jak zobaczycie, to nie przeszkadza. Ha, 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 ha. Jak ja mówię ha, 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 to nie trzeba śmiać. Dobra wskazówka. To wróćmy do roku 1997. Latem tego roku znalazłem się na spotkaniu grupy samopomocowej dla osób jąkających się. Spotkanie to odbyło się w domu o nazwie Beit Leni, znajdujących się na ulicy King George w Tel Awiwie.
Tutaj można zobaczyć atrakcje ulicy King George w Tel Awiwie. Te drzewa nazywają się hashikmim. Hashikmim są przedmiotem wielu miłosnych piosenek i wielu romantycznych wierszów w Izraelu oczywiście. Ulica King George to interesująca lokalizacja, ponieważ ulica nosi imię królego Jerzego V, który był ojcem króla Jerzego VI, bardzo znanej osobistości, która się jąkała. Prowadzący spotkanie był młodym i przystojnym psychologiem. Miał na imię Pinchas, który co więcej był osobą jąkającą się. Rok 1997 również symbolizuje zakończenie się mego indyjskiego okresu. Był to okres, w którym odbyłem wiele lotów do Indii i spędziłem tam dużo, dużo czasu. Okres ten trwał od połowy lat 80. aż do połowy lat 90. Większość czasu w Indiach spędziłem w mieście Pune, w gminie Osho, która jest głównym ośrodkiem wielkiego i najsłynniejszego indyjskiego guru Osho. To, co widzicie, to typowy widok w Pune w czasie godzin szczytu. To zdjęcie zostało zrobione kilka lat temu, więc dzisiejsza sytuacja jest chyba o wiele gorsza. Nie widać tutaj krów, które chodzą po ulicach na ogół, ale po prostu za dużo samochodów. Nie widać też ludzi, którzy śpią na chodnikach. Indie są bardzo ciekawym miejscem. Tak wygląda gmina Osho. To taki sobie raj. Naprawdę to jest taki sobie raj. Tak wyglądają kontrasty w Indiach. W jednym miejscu okropny brud, w innym czyściutki raj. Tam nosiłem szatę koloru maroon. Co zmieniło się w zachodniej kulturze na szelki. Bo od tego czasu nie mogę znieść paska. Przepraszam bardzo, noszę dzisiaj pasek przez żonę. Ona powiedziała, że te spodnie trzeba nosić z paskiem. Jak będę nosił bez paska, to jeszcze Polacy pomyślą, że u nas nie ma pasku. To ten pasek jest dla honoru narodowego. W gminie Osho znalazłem się w magicznym miejscu. Miejsce duchowności, piękna i tajemniczości. To było coś zupełnie innego niż to, skąd pochodzę. W tym miejscu znalazłem się otoczony miłością i magią. Przynajmniej tak się czułem. Tutaj nie spada. Miesiąc temu spadło jakieś okno, jak mówiłem o tej magii. W porządku wszystko. Stałem się wówczas wyznawcą Osho. Innymi słowy, stałem się sannyasinem. Można spotkać sannyasinów na całym świecie. W tym też w Polsce. Ja spotkałem takich w Warszawie dość dużo lat temu. Myślę, że można ich spotkać w Krakowie, w Katowicach.
Gmina Osio jest międzynarodowym miejscem z ludźmi z całego świata. Jest to miejsce duchowności opartej na zen buddhizm, z mnóstwem medytacji, warsztatów, szkoleń i innych zajęć. W tym pięknym miejscu w Punie poznałem i doświadczyłem medytacji, uczestniczyłem w wielu warsztatach, no i przeszedłem przez różne szkolenia. Co widzicie, to piękna medytacja, zwana wirtującą medytacją, oparta na tańcu z kultury sufizmu. W gminie Osio poznałem też wielu ludzi, wśród nich duchowe osoby, których mądrość miała na mnie duży wpływ. I zaangażowałem się w bardzo ciekawych procesach. W trakcie jednego z takich procesów polecono mi, bym wyszedł na ulicę i żebrał o pieniądze. Zostałem żebrakiem w Indiach. No, zarobiłem kilka rupii. Było to okropne doświadczenie. Naprawdę było to okropne. Ale dzięki temu dzisiaj inaczej patrzę na pieniądze, inaczej traktuję wartości materialne. Inny proces, zwany mistyczną różą, trwający 3 tygodnie, z czego 1 tydzień musieliśmy się śmiać. 8 godzin dziennie. 2 tydzień musieliśmy płakać. Też 8 godzin dziennie. 3 tydzień 7 dni medytacji. Taki proces sprawia ci wstrząs, po jakim masz trudności poznać samego siebie. Okres indyjski był wyjątkowy. Przeszedłem tam przez wiele doświadczeń, które mnie zmieniły. Mam wrażenie, że tam moja dawna osobowość rozpadła się na kawałki i pojawiła się nowa osobowość, którą widzicie. Przed okresem indyjskim był inny okres. Znowu robimy skok kilka lat w tył. Przed okresem indyjskim był inny okres, który nazywam IM. IM były warsztaty świadomości. Warsztaty te przywędrowały do Izraela z południowej Afryki wraz z piękną osobą Beta Grova, tylko widzicie jak tutaj. Bet był bardzo charyzmatyczną osobowością. Jego ogromna siła tkwiła w jego zdolności publicznego mówienia. Był to człowiek, który potrafił zainspirować tysiące ludzi, po prostu mówiąc po angielsku. Warsztaty IM były ogromne. Warsztat, którym ja osobiście uczestniczyłem, zgromadził ponad 300 osób. Były też większe warsztaty. Największych, o jakim słyszałem, wzięło udział 900 uczestników. Tak duże warsztaty na temat świadomości są czymś niezwykłym wszędzie, a zwłaszcza w takim małym kraju, jakim jest Izrael. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w izraelskich mediach. Towarzyszyło mu dziwne zamieszanie, w którym zaangażowały się autorytety z dziedziny psychiatry. Eksperci próbowali publicznie zdyskredytować projekt IM, ostrzegali społeczeństwo, jak wówczas wyrażono, przed niebezpiecznymi sektami.
Ja uważam jednak, że warsztaty IM nie były działaniem sekciarskim, były po prostu okazją do świetnej zabawy i dlatego tak wiele osób brało w nich udział. W tym czasie Pat Grove stał się moim guru. Przede wszystkim chciałem być tak jak on, mówiąc ściślej, chciałem przemawiać tak jak on. Pat był nie tylko moim guru, był wówczas uwielbiany i był autorytetem wielu osób. Pewnego dnia otrzymałem od niego osobistą wiadomość. Pat zaprosił mnie na kawę. Otrzymanie od niego wówczas takiego zaproszenia przerastało moje najśmielsze oczekiwania. Byłem w szoku. Nie mogłem zrozumieć, jak tak możliwe, że tak wielka postać jak Pat Grove miałaby tracić swój drogocenny czas dla takiego jąkały jak ja. Kiedy już się spotkaliśmy, dostałem swoją kawę. Pat spojrzał na mnie ostrym wzrokiem i powiedział: wiesz, Benny, jąkam się tak jak ty. To był dla mnie drugi i znacznie większy szok. To było po prostu niewiarygodne. Pat Grove, największy mówca, jest jąkałą? O nie. Ale on nim był. Jak się okazało, jąkał się bardziej niż ja. Niestety Pat Grove zmarł kilka lat temu. Pat był jednym z największych ludzi, jakichkolwiek poznałem. I przy tym był osobą jąkającą się. Są i tacy. Znowu robimy skok w tył. Przedtem był mój okres psychologiczny. Okres, który rozpoczął się na początku lat 70. Studiowałem wówczas w Technion, Izraelskim Instytucie Technologii w Haifie. Studiowałem aeronautykę, czyli inżynierię lotniczą. Jako przedmiot dodatkowy do głównego programu wybrałem psychologię. Studiowanie psychologii wywarło na mnie wielki wpływ. Pokazało mi, jak postrzegać siebie i odnosić się do różnych życiowych problemów. To doświadczenie zmieniło mnie na wielu płaszczyznach. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego interesowałem się studiami psychologicznymi, będąc studentem inżynierii? Zainteresowałem się psychologią, ponieważ w owym czasie uważano, że jąkanie ma podłoża psychiczne. Uznałem więc, że psychologia będzie moją deską ratunku, dzięki której będę mógł się pozbyć tego okropnego problemu, jakie wówczas było dla mnie jąkanie. Tutaj można zobaczyć budynek Wydziału Aeronautycznego w Technionie. Jako student spędziłem w tym budynku bardzo dużo czasu. Studenci nie rozumieją. Teraz podsumujemy te wszystkie okresy. Zrobimy to w porządku chronologicznym. Jest chronologicznym. To dla tych z poczuciem dezorientacji.
Więc przeszedłem zatem przez te wszystkie okresy. Okres pierwszy był psychologiczny. Okres psychologiczny miał na mnie wielki wpływ. Pokazał mi, jak postrzegać samego siebie i jak odnosić się do wielu życiowych problemów. To doświadczenie zmieniło mnie na wielu płaszczyznach, ale kiedy to się skończyło, wciąż byłem osobą, która się jąka. Następnie wziąłem udział w warsztatach IM. IM to jest drugi okres. Z nadzieją, że pozbędę się jąkania. IM zmieniło mnie. Od czasu IM potrafię wypowiadać się przed publicznością, występować na scenach, lecz także i ten okres nie miał wpływu na moją płynność. Następnie w Osho w Indiach, trzeci proces. Osho był moją nadzieją, że pozbędę się tego strasznego zaburzenia. Doświadczenie związane z Osho wstrząsnęły mną i moją osobowością. To doprowadziło jakby do rekonstrukcji mojej osobowości, jakby narodziła się we mnie nowa osobowość, zdolna do innego postrzegania świata. Lecz i ta nowa osobowość nadal należała do osoby, która się jąka. Dzisiaj wciąż się jąka. Wracajmy na spotkanie z Pat Grove nad kawą. Na tym spotkaniu Pat powiedział mi coś więcej. Twoim problemem nie jest jąkanie. Twoim problemem jest, w jaki sposób traktujesz swoje jąkanie. Powiedział wówczas znacznie więcej, starając się wyjaśnić, co miał przez to na myśli. Kiwałem głową, udając, że rozumiem. Jak siedzisz z góry, to udajesz, że nawet jak nie rozumiesz. W rzeczywistości nie rozumiałem go. Zrozumiałem go kilka lat później. Jak już mówiłem, latem 1997 znalazłem się na spotkaniu grupy samopomocowej dla osób jąkających się. Pinchas desperacko próbował przewodzić temu spotkaniu, ale nie był w stanie. Głównym tego powodem było moje zachowanie. Cały czas przeszkadzałem. Ja po prostu nie mogłem tego znieść. Nie byłem w stanie zaakceptować tego, że on i wszyscy inni uczestnicy się jąkają. To był dla mnie najgorszy koszmar. Kilka dni po spotkaniu zadzwoniono do mnie z Beit Leni. Powiedziano mi wówczas, że Pinchas postanowił opuścić grupę i zasugerował im, że to ja powinienem zostać liderem ich grupy. No to taka to była jego zemsta. W pierwszym momencie potraktowałem tą informację jako żart. Ale po zastanowieniu się postanowiłem podjąć wyzwanie. Jakoś intuicyjnie zrozumiałem, że pojawia się w moim życiu nowa okazja na kolejną, dużą, większą transformację. Zacząłem więc prowadzić grupę, starałem się wykorzystywać moją wiedzę i
doświadczeniem. Był to bardzo długi i trudny proces. Zorganizowaliśmy wiele spotkań. Spotkań wsparcia grupowego, spotkań dotyczących samopomocy, spotkań poświęconych wystąpieniom publicznym i jeszcze wiele innym. Z biegiem czasu połączyliśmy się z innymi grupami z innych części Izraela, z Jerozolimy, z Hajfy, z Beerszewy. W kwietniu 1999 ta grupa wsparcia dla osób jąkających się przekształciła się w AMBI, Izraelskie Stowarzyszenie Osób Jąkających Się. Nagle znalazłem się w roli lidera. W AMBI odnalazłem się w nowej rzeczywistości, w której wspierałem ludzi jąkających się, sam będąc taką osobą. Ponadto podjąłem się zadań, które były dla mnie całkowicie nowe. Dla przykładu, podjąłem się organizowania ogromnych konferencji dotyczących jąkania. Tutaj widzicie konferencję albo zjazd z roku 2003. Można tu zobaczyć sporo ciekawych osób. Ten pan tutaj to jest dr Saliuk, logopeda, który się mną opiekował, jak miałem 10 lat. Koło niego siedzi mój ojciec, koło niego siedzi moja mama, to jest moja ciocia, która już niestety nie żyje. To jest młoda studentka, która nazywa się Dwora. Dzisiaj ona się nazywa też Dwora, ale ona się nazywa doktor Dwora Freud, jedna z najsłynniejszych logopedów w Izraelu. Jest tutaj jeszcze dużo ciekawych postaci, ale musimy iść dalej. Oprócz tych zjazdów zacząłem występować w mediach, w radiu, w telewizji, udzielać wywiadów dla gazet, by zwiększać społeczną świadomość na temat jąkania. Przyszło mi się spotkać z różnymi bardzo ważnymi osobistościami z życia publicznego, z ministrami, znanymi postaciami ze świata filmu, teatru, z burmistrzami i wiele innych. Właściwie stałem się bardzo ważną osobą. Stałem się VIP. VIP jąkała. Ha, 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 ha. Mamy też teatr w Anglii, który czasami funkcjonuje, czasami nie. To jest pierwszy sezon tego teatru. Na drugim sezonie to ja już uczestniczyłem jako aktor, możecie widzieć. Tu jest wywiad z Tuvia Zafir. Tuvia jest znany izraelski aktor. Grał we wielu izraelskich filmach, w telewizji, w teatrze. Poza tym jest wspaniałą osobą i bardzo dużo pomógł AMBI. Uwielbiam tego człowieka. W latach 2007-2010 byłem także przewodniczącym ISA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających Się. Zostałem wybranym na przewodniczącego ISA na 8. Światowym Kongresie Ludzi Jąkających Się, który odbył się w Chorwacji
maju 2007. Moim celem jako przewodniczący ISA było wdrażenie naszej filozofii, naszej misji, sprawianie, by świat zrozumiał jąkanie. Ale jaki dokładnie miał być ten świat? To świat, w którym każda osoba, która się jąka, będzie miała okazję na wyzwolenie się ze szponów jąkania . Innymi słowy, chodzi tu, aby wykreować takie środowisko, w którym ludzie, którzy się jąkają, mogą w pełni realizować swoje aspiracje i rozwijać talenty. Jeśli jednak chcesz realizować swoją wizję i wcielać w życie wspaniałe marzenia, w pierwszej kolejności musi zmierzać się z rzeczywistością. Rzeczywistość w międzynarodowych organizacjach, takich jak ISA, przepełniona jest polityką oraz interesami zarówno podmiotów o zasięgu lokalnych, jak i pojedynczych jednostek. Było to przyczyną, dla której większość mego czasu jako przewodniczący ISA poświęciłem do uprawiania polityki. W roku 2010 zakończyłem pracę jako przewodniczący ISA i wróciłem do pełnienia swoich obowiązków w Anglii. To, co zostawiłem po mojej kadencji przewodniczącego ISA, to imponująca strona internetowa i piękne logo stowarzyszenia. To jest to logo, dla którego przeprowadziłem głosowanie. Dziś, patrząc na okres, w którym prowadziłem ISA, mogę stwierdzić, że spełniłem tylko część swoich wizji i marzeń. Otrzymałem jednak bezcenną lekcję na temat komunikacji i relacji międzyludzkich. No, na pewno zapomnieliście już ten slajd, przypominam. W Ambi oraz w ISA zrozumiałem, co Pat Grove miał na myśli, mówiąc: twoim problemem nie jest jąkanie, twoim problemem jest w jaki sposób traktujesz swoje jąkanie. Zrozumiałem, że jąkanie jest moją największą okazją w życiu. Bez jąkania nigdy nie dotarłbym do tych wszystkich magicznych miejsc, o których wspominałem, oraz nie doświadczyłbym wielu innych rzeczy. No, jakby wyglądało moje życie bez jąkania? Czy nauczyłbym się psychologii? Nie. Spotkałbym Peta Grove'a na warsztatach IM? Nie. Stałbym się sannyasinem Osho? Nie. Założyłbym Ambi? Nie, zdecydowanie. Byłbym przewodniczący ISA? Wygłaszałbym prezentację w klubie w Kiryat Ono? Stałbym tutaj przed Państwem? Poznałbym Kasię? Jedną Kasię, drugą Kasię? Powiedz też Danosi, że poznałem ją też dzięki jąkaniu.
Innymi słowy, moje życie bez jąkania byłoby nędzne. Jąkanie było i nadal jest największą okazją mego życia. To doprowadziło mnie do miejsc, do których nigdy bym nie dotarł. Jestem dumny z tego, że się jąkam, a jednocześnie jestem wdzięczny jąkaniu za te wszystkie okazje, które mi dało, no jeszcze na pewno mi da. To mnie kieruje do najważniejszego slajdu tej prezentacji. Czy jąkanie to jest dar, wywołuje najpierw we mnie również zaskoczenie, ale już po chwili myślę sobie, że to jest proces, który może się stać, może się dokonać. Jąkanie może stać się darem, ale na początku wcale tak nie wygląda. Kiedyś sobie myślałam, słysząc porównanie znane w psychoterapii z tego, jak się tworzy perła, że najpierw jest ziarenko piasku, które wpada do muszli i początkowo bardzo przeszkadza, ale jakby procesy radzenia sobie z tym bólem powoli jakby otaczają to ziarenko piasku i w przypadku perły tworzą coś tak pięknego, a myślę, że w doświadczeniu życiowym też mogą tworzyć ważne, wartościowe doświadczenie. I jeszcze tylko tak mi przyszło do głowy, że będąc terapeutą i osobą jąkającą się, no jest to dla mnie taki dodatkowy dar, bo jakby pozwala mi trochę bardziej tolerować dezorientację, która jest cechą w terapii. Myślę, że taka tolerancja niepewności, dezorientacji, o czym mówiłeś, Rysiu, że dezorientacja może być, prawda? I jąkanie jakby uczy nas tolerancji dezorientacji. I myślę, że to też da. Dziękuję. Ja wolę stać, jak ja mówię. Ja myślę, że moja cała prezentacja pokazuje, że jąkanie to jest dar. Ale to nie jest tylko dar dla mnie. Jąkanie jest też darem, który my, ludzie jąkający się, dajemy tym ludziom, którzy nas słyszą. Myślę, że każdy człowiek może jakoś odpowiedzieć na to pytanie, jaki dar dajemy tym innym, którzy nas słyszają. Wczoraj słyszałem od Kasi odpowiedź na to pytanie. Nasze jąkanie uczy innych czegoś i każdego uczy czegoś innego. Czyli to jąkanie to jest wielki dar. Ja proszę was, wszystkich ci, którzy się jąkają, nie bójcie się dać tego wielkiego daru wszystkim innym. Dziękuję za piękne słowa. Bardzo prosimy o pytanie kolejne. Bardzo prosimy o pytanie z sali. Jeśli nie, mamy tutaj listę pytań, które Państwo zgłaszali drogą mailową do nas, więc będziemy starali się też tymi pytaniami
wspierać naszą dyskusję, ale oczywiście najbardziej są pożądane Państwa pytania, Państwa z sali, które przeżyli właśnie ten wykład, którzy mają okazję rozmawiać i z Beni, i z wszystkimi tutaj specjalistami w naszym kraju. Bardzo proszę. To może drugie pytanie, które mamy na liście. Co wpływa na zmianę postawy wobec jąkania? Jak Państwo sądzą, jako liderzy, jako znawcy tematu, co wpływa na zmianę postawy wobec jąkania? Może doprecyzuję. Interesuje nas i kwestia zmiany postawy wobec własnego jąkania, i kwestia zmiany postaw wobec jąkania ludzi, społeczeństwa, ludzi, którzy mają kontakt z osobami jąkającymi się. Co wpływa w Waszym odczuciu na zmianę postawy samej osoby jąkającej się i co może mieć wpływ na zmianę podejścia, postawy społeczeństwa, tych, którzy nie zmagają się z tego typu utrudnieniem w komunikowaniu? Prosimy o podniesienie ręki eksperta, który chciałby odpowiedzieć na to pytanie. Albo rozpocząć. Jeszcze mam jedno pytanie. Czy w ogóle Państwo zauważacie zmianę? Czy w ogóle ta zmiana jest zauważalna przez Was, że w stosunku do jąkania postawa innych ludzi, również postawa Wasza, chociaż tutaj odpowiedź mogę za niego powiedzieć, że przecież tak, zmieniła się jego postawa przez całe jego życie, tak? To, co Pat Grob powiedział. Jąkanie nie jest naszym problemem. Jąkanie jest, jak traktujemy nasze jąkanie, czy jak widzimy nasze jąkanie. W chwili, kiedy człowiek rozumie, że to jąkanie to jest jakiś dar, który on dostał. Jak człowiek widzi, że to jest też dar dla innych, to tak. Nie tylko zmienia jego podejście do jąkania, to w ogóle zmienia jego podejście do samego siebie. Mogę dać nawet przykład. Dzisiaj byłem w Muzeum Śląskim w Katowicach i pod koniec mego pobytu tam podeszłem do jakiejś osoby i zapytałem się, jak ja mogę zamówić taksówkę. Jąkałem się. W pierwszym momencie miałem jakiś mały wstydzik, ale w chwili, kiedy zapamiętałem, że to moje jąkanie to jest dar dla tego Pana, nagle zacząłem patrzeć temu Panu w oczy, prosto w oczy, jako dumny jąkała. I się jąkałem dumnie i ja myślę, że ja temu Panu coś dałem. Faktem jest, że On poszedł ze mną, zabrał mnie do tego miejsca, gdzie mam zamówić taksówkę i było bardzo, bardzo ładnie. Chciałbym w tym momencie się podzielić w pewnym sensie doświadczeniem swojego życia, chociaż bardzo nie lubię tego robić, ale wydaje mi się, że właśnie tego Państwo w pewnym sensie od nas oczekujecie. Gdybym tak spróbował przeanalizować swoje życie, to w pewnym sensie ono może być podzielone na dwie części. I ta część, która je zmieniła, to jest właśnie ta zmiana mojego podejścia do jąkania się. Szanowni Państwo, od czwartego roku życia jako małe
dziecko uczęszczałem do logopedy i wierzcie mi, starałem się, aby tą swoją mowę ukształtować w taki sposób, żeby to jąkanie przez nikogo nie było widoczne. Czytałbym skserowaną dokumentację z tego, z tego okresu i tam było opisane, że u mnie jąkanie praktycznie ustąpiło, że zostało wyleczone. Abyż ja w tym czasie, gdy wychodziłem z gabinetu na ulicę, nie potrafiłem ani nic kupić w sklepie, ani no, po prostu w czasie mówienia to jąkanie mnie paraliżowało. Na jednym ze zjazdów osób jąkających się zostałem jakby wytypowany jako osoba najbardziej jąkająca się. No, to był eksperyment nowo wprowadzanej w Polsce terapii. Faktem, który chciałem przytoczyć, było to, że pracowaliśmy w grupie. Wychodziliśmy mówić na zewnątrz, gdy wracaliśmy przez początkową część terapii milczeliśmy. Wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, pisaliśmy na kartce i to dopiero ktoś inny odczytywał. To doświadczenie pokazało mi jedną rzecz, że jąkania nie trzeba leczyć w gabinecie, aby na zewnątrz. Nie wiem, co w tym czasie było ważniejsze, czy to, że moja płynność ulegała poprawie, czy to, że czułem, że przestali się bać mówienia. I pomimo tego, że się jąkam, że moje jąkanie jest widoczne, ja w tym momencie nie czuję strachu przed mówieniem. W szkole, gdy mi kazali coś powiedzieć na forum klasy, najczęściej kończyło się udzielaniem odpowiedzi na piśmie. W tym czasie logopeda leczący mnie w gabinecie napisał, że jąkanie było u mnie wyleczone. Zdaję sobie sprawę, że mówię również do logopedów, do studentów.
stowarzyszenie, które działa od 25 lat, konsekwentnie jakby stara się uświadomić, że my z Jonkajem musimy wychodzić na zewnątrz, że to jest skuteczne miejsce na terapię Jonkaja. Oczywiście bardzo dużą wartością są ćwiczenia, metodyka, która została mi jakby przedstawiona w tych gabinetach. Natomiast zachęcałbym wszystkie osoby kające się do wychodzenia na zewnątrz. Jąkanie nie jest powodem do wstydu. No, zresztą przykład sukcesu, tak? Ja o swoich sukcesach w tej chwili opowiadać nie chcę, ale uwierzcie mi, że w moim życiu zawodowym mowa stanowi bardzo ważny czynnik tego, co robię. Muszę mówić w różnych sytuacjach, przez różne środki łączności. I to, że się zacinam, wydaje mi się, że nie jest postrzegany jako swoista wada, aby cecha. No i tyle.